Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na specyficzne polecenia książkowe. To jest ogólnie dość popularny format na polskim BookTubie i nie tylko na polskim, bo oczywiście jak większość filmów, tak również i ten przyszedł do nas gdzieś tam z zagranicznego BookTuba. Ale u mnie na kanale tego jeszcze nigdy nie było, dlatego jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, jak dopasuję te książki, czy te moje polecenia będą Wam się podobały. Jakiś czas temu poprosiłam Was na Instagramie właśnie o takie kategorie do tych bardzo specyficznych poleceń i to miały być takie kategorie naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Do jednych kategorii oczywiście było mi łatwiej dobrać te książki, do innych trudniej. Natomiast nie wykorzystałam też wszystkich Waszych pomysłów z tego względu, że po prostu do niektórych zupełnie nie udało mi się nic znaleźć. No i nie chciałam tutaj naciągać aż tak bardzo na siłę, a i tak w niektórych momentach mam wrażenie, że to robiłam. Także z góry przepraszam, jeżeli Wasza propozycja w tym odcinku się nie znalazła. Natomiast tak jak wspomniałam, po prostu nie byłam w stanie do wszystkich kategorii dopasować odpowiednich książek. I myślę, że już nie przedłużając, możemy sobie zacząć od pierwszej kategorii, a jest to książka z vibe'em jak w Gotowych na wszystko, w Desperate Housewives. To jest serial, który mam wrażenie w ostatnim czasie przeżywa jakiś renesans, ponieważ jest to serial z początków lat 2000. Natomiast rzeczywiście ja też go oglądałam w ostatnim czasie, także nie wiem, co tutaj zadziałało, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że wszyscy kolektywnie postanowiliśmy nadrobić ten serial. I jeżeli chodzi o ten vibe, to ja bardzo lubię taki klimat przedmieść, małej, zamkniętej społeczności, gdzie każdy się zna. No i gdzie są tam jakieś dramaty w tle. I taką książką, która od razu przyszła mi do głowy, są Wielkie kłamstewka Leanne Moriarty. To jest książka, która również doczekała się swojej serialowej ekranizacji. I tutaj klimat jest dużo poważniejszy niż w Gotowych na wszystko i ta wielka tajemnica i zbrodnia, która gdzieś tam w tle ma miejsce, no jest dużo bardziej taka napięta i te wszystkie wątki poboczne też są takie no dużo po prostu poważniejsze, nazwijmy to, bo jednak Gotowe na wszystko to jest taki, mam wrażenie, serial gdzieś tam trochę komediowy momentami, raczej po prostu taki na odstresowanie się i rozluźnienie. Wielkie kłamstewka mają jednak troszkę cięższy kaliber, zarówno książkowo, jak i właśnie serialowo. Natomiast według mnie mamy tutaj właśnie ten sam vibe, to znaczy bogate osiedle, zamknięta społeczność, no i wielka tajemnica między kilkoma przyjaciółkami, która gdzieś tam scaja całą fabułę. Także bardzo mi to przypomina klimatem właśnie Wielkie kłamstewka. A drugą taką książką, która przyszła mi do głowy, jest książka Terapeutka B.A. Paris. To z kolei też jest taka czysto rozrywkowa książka, natomiast też jest to bardziej thriller niż obyczaj. I ta książka też mi się skojarzyła mocno z takim klimatem, z tego względu, że tam również akcja rozgrywa się na zamkniętym osiedlu, gdzie mieszkają sami bogaci ludzie. Główna bohaterka jest tłumaczką w ogóle, tłumaczką chyba z włoskiego, o ile się nie mylę. I jakoś tak pamiętam, że jak czytałam tą książkę, to bardzo właśnie podobały mi się te spokojne fragmenty, gdzie ona pracowała, czytała właśnie jakieś książki do tłumaczenia, gdzie takie to jej życie, no właśnie na takim zamkniętym osiedlu było opisane. Także też gdzieś tam klimatem mi to pasuje, więc myślę, że te dwie książki do tej kategorii sprawdzą się całkiem nieźle. Natomiast Wielkie kłamstewka są jednak troszkę trudniejsze w odbiorze, wydaje mi się. Druga kategoria to książka, w której bohater ma zawód związany ze zwierzętami i tutaj od razu na myśl przychodzi mi seria Necrovet. To jest taka seria z gatunku cozy fantasy. Mamy tutaj gabinet weterynaryjny, więc wszyscy bohaterowie są bardzo mocno związani z pracą ze zwierzętami, ponieważ są właśnie albo weterynarzami, albo technikami weterynarii. Tylko, że do tego gabinetu trafiają przede wszystkim zwierzęta magiczne. Także to jest ten fantastyczny wątek tutaj. Są to takie bardzo przyjemne, lekkie książki, totalnie na odstresowanie. Szczególnie ten pierwszy tom naprawdę bardzo mi się podobał i był dla mnie właśnie takim, wiecie, otulającym kocykiem. Drugi już nieco mniej, a trzeciego jeszcze nie czytałam, także myślę, że ten pierwszy tutaj do tej kategorii zdecydowanie mogłabym polecić. Kolejna kategoria to powieści, w których bohaterowie czytają książki i tutaj oczywiście takich historii jest bardzo, bardzo dużo. Przychodzi mi na przykład od razu do głowy Biblioteka o północy, czy nawet chyba w Ani z Zielonego Wzgórza w tych kolejnych tomach też książki się pojawiają bardzo często, ale coś, co tutaj wybrałam, to Złodziejka książek Markusa Zusaka. To jest książka, którą ja czytałam, no myślę, że już pewnie z 10 lat temu i totalnie przepadłam w tej historii, zakochałam się absolutnie. Jest to wspaniała powieść, taka bardziej wydaje mi się dla takich wczesnych nastolatków może, która gdzieś tam tłumaczy śmierć i II wojnę światową, ponieważ jest to historia, która dotyczy II wojny światowej i tutaj narratorem jest śmierć, co jest takim no, bardzo ciekawym zabiegiem, jeżeli chodzi o tę książkę i czymś, co ją po prostu wyróżnia, ale główną bohaterką tutaj jest mała dziewczynka Lizel. No i właśnie tytuł Złodziejka książek wziął się od niej, ponieważ ona w pewnym momencie tej fabuły zaczyna kraść książki, które są gdzieś tam albo wyrzucane, albo gdzieś tam po prostu dostają się w jej ręce. Właściwie dostają się, to nie jest dobre słowo, no bo ona dosłownie je kradnie. No ale właśnie jest bardzo zaciekawiona, uczy się czytać, poznaje różne historie. To jak uczy się czytać też jest w ogóle bardzo ciekawe, a właściwie nie to jak ona uczy się czytać, tylko jak ona uczy kogoś innego. Nie chcę też tutaj wdawać się w szczegóły, ponieważ no nie chcę spoilerować, ale to jest naprawdę piękna książka, bardzo wzruszająca i przyznam szczerze, że sama sobie bym chętnie ją odświeżyła. No i zdecydowanie właśnie tutaj główna bohaterka książki czyta, dlatego tę książkę akurat wybrałam do tej kategorii. Dalej kategoria książka sarkastycznie pozytywna.
I tutaj od razu przyszło mi na myśl ryby, ale ponieważ mówiłam już o nich tyle razy na moim kanale, że stwierdziłam, że tym razem odpuszczę. I wybrałam tutaj Przeminęło z wiatrem, ponieważ wydaje mi się, że właśnie główna bohaterka, czyli Scarlett O'Hara, to jest wręcz taki symbol sarkastycznej postaci w literaturze, ale właśnie w taki pozytywny sposób, chociaż może nie jest to do końca bohaterka, którą da się lubić, wręcz ciężko jest ją polubić, ale też uważam, że te wszystkie jej decyzje i to, jak ona się zachowuje, no ma pewien urok i też to nie jest tak, że ona podejmuje jakieś decyzje bardzo bez sensu, bo one mają jakieś podparcie i też wydają jej się po prostu najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji, więc wydaje mi się, że jest to bardzo ogólnie taka bystra i sprytna bohaterka, no i właśnie zdecydowanie sarkastyczna. Tutaj dialogi między Scarlett a Rhettem Butlerem myślę, że już są takim klasykiem, jeżeli chodzi o literaturę, tak więc myślę, że ta historia dobrze wpasowuje się w tę kategorię. Książka z podróżami w tle i tutaj mam Miasto Duchów Victorii Schwab i w ogóle całą tę trylogię, ponieważ tutaj główna bohaterka podróżuje wraz z rodzicami po różnych zakątkach świata. W tym pierwszym tomie jest w Edynburgu i ten Edynburg rzeczywiście tutaj jest bardzo ważnym takim tłem, bardzo dużą rolę tutaj gra właśnie to miasto i podejrzewam, że tak samo jest w kolejnych częściach, chociaż ich nie czytałam. Wiem natomiast, że bohaterka podróżuje w kolejnych częściach do Nowego Orleanu i Paryża, zdaje się. Tak więc to jest właśnie taka seria, w której te podróże są ważne dla bohaterów i są bardzo ważną częścią fabuły. Ale w międzyczasie przypomniało mi się też o takiej książce wydawnictwa Pauza, którą kiedyś czytałam i jest to książka, która ma tytuł Turbulencje. Jest to zbiór opowiadań, ale te opowiadania się ze sobą łączą później w całość. I to jest ciekawe w tych historiach, to, że rozdziały to są dosłownie nazwy lotnisk. Ja czytałam tę książkę chyba jakoś świeżo po tym, jak byłam stewardessą i te wszystkie kody lotnisk były mi bardzo dobrze znane, tak więc tym bardziej byłam taka zachwycona tym pomysłem na nazwanie rozdziałów. Także tutaj też podróże zdecydowanie są bardzo, bardzo ważne. One właściwie stanowią całą podstawę tych opowiadań. Książka z leśną scenerią i do tej kategorii wybrałam trylogię Zimowej Nocy, a właściwie głównie ten pierwszy tom, czyli Niedźwiedź i Słowik, ponieważ tutaj las jest bardzo ważny, odgrywa bardzo ważną rolę. To jest taki folklor słowiański, rosyjski właściwie chyba głównie, gdzie główna bohaterka Wasia, to jest też nastoletnia dziewczynka, wyrusza w taką podróż, by pomóc swojej wiosce, na którą spadają różne nieszczęścia i właśnie w tej pierwszej części ona gdzieś tam błąka się po lesie, no i trafia na pewną postać znaną właśnie ze słowiańskich legend, także jest to naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. Cała ta trylogia jest bardzo, bardzo fajna i bardzo Wam ją polecam, no ale właśnie ten pierwszy tom przede wszystkim kojarzy mi się tak mocno z lasem, chociaż one wszystkie gdzieś tam oscylują właśnie w takiej leśnej scenerii. A też druga książka, która przyszła mi do głowy i którą uwielbiam, to jest książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. Tutaj ten las mamy nawet w tytule, także no myślę, że od razu też narzuca się do tej kategorii. To z kolei jest historia małej dziewczynki, kosmitki Ursy Major, która przylatuje z innej planety na Ziemię i trafia do domu ornitolożki, która mieszka gdzieś tam pod lasem i właśnie bardzo dużo czasu w nim spędza, ponieważ obserwuje ptaki, jak na ornitolożkę przystało. No i to jest taka przepiękna, naprawdę bardzo wzruszająca historia, która również rozgrywa się głównie w lesie. Kolejna kategoria to książka, która jest jak baśń dla dorosłych i tutaj mam Josefa Jakuba Małeckiego. To jest taka książka poniekąd fantastyczna, ponieważ z jednej strony tutaj mamy taki współczesny świat, taką realistyczną fabułę, szpital, troje mężczyzn leżących właśnie na sali szpitalnej, ale mamy też jednego bohatera, który zaczyna opowiadać historię. I ta historia dotyczy pewnego drewnianego kozła, którego nazywa Josefem od Josefa Konrada. No i właśnie cała ta opowieść jest taka bardzo oniryczna, bardzo taka zahaczająca wręcz o fantastykę i właśnie to z taką baśnią dla dorosłych mi się skojarzyło. I przypomniałam sobie też o drugiej książce. Prawie do każdej z tych kategorii mam po dwie książki, jak widzicie. O drugiej książce, która nawet bardziej pasuje do tej kategorii baśń dla dorosłych, ale mi aż tak bardzo nie przypadła do gustu. I jest to książka Sen o Okapi. Tam z kolei mamy historię takiego miasteczka, w którym jest pewna starsza kobieta, której kiedy przyśni się okapi, to oznacza, że ktoś w tej społeczności umrze. No i to też właśnie jest taka bardzo, bardzo baśniowa opowieść. Ona właśnie nazywana była wielokrotnie baśnią dla dorosłych, była też porównywana do Dzieci z Bullerbyn dla dorosłych, chociaż ja akurat tego porównania zupełnie nie rozumiem. Natomiast wiem, że też jest to książka, która podoba się wielu osobom, więc być może jeżeli szukacie takich klimatów, to i Wam się spodoba. Książka idealna do czytania na deszcz. Takich książek też jest cała masa. Wydaje mi się, że naprawdę wiele, wiele historii można przyporządkować do takiej deszczowej pogody. Natomiast ja wybrałam tutaj coś z takiego nurtu Dark Academia i myślę, że taką sztandarową powieścią właśnie tego nurtu jest Tajemna historia Donny Tartt. To też nie jest książka, która jakoś wybitnie mnie zachwyciła, natomiast zdecydowanie taki klimat,
takiej, wiecie, elitarnej uczelni, grupki znajomych i tajemnicy morderstwa w tle. Bardzo, bardzo pasuje do takiej właśnie jesiennej, deszczowej aury. No i myślę, że będzie to książka, która świetnie się sprawdzi, no właśnie w takich warunkach, jakie teraz coraz częściej mamy za oknem, chociaż akurat obecnie jest ładna pogoda, natomiast wiecie, o co mi chodzi. Zdecydowanie jest to bardzo, bardzo jesienna książka. Więc jeżeli szukacie czegoś idealnego na tę porę roku, to Tajemna historia powinna się sprawdzić. Kolejna kategoria to kategoria książka, w której bohaterami są zwierzęta. I takim oczywistym wyborem, który od razu mi się nasunął, jest Folwark zwierzęcy George'a Orwella, oczywiście klasyk literatury. Myślę, że większość z Was już czy tę książkę czytała, a jeżeli nie, to polecam, ponieważ ona jest absolutnie wybitna. Dla mnie nawet lepsza od roku 1984, jakoś bardziej do mnie przemówiła. Tutaj głównymi bohaterami są zwierzęta hodowlane, to znaczy krowy, świnie, kury, wszystkie takie zwierzęta, które można spotkać na farmie. Natomiast każdy gatunek jest tutaj przedstawicielem pewnej grupy społecznej, pewnego narodu, ale może dla niewtajemniczonych nie będę tutaj zdradzać. Natomiast jest to książka, która jest taką satyrą na komunizm. To jest bardzo symboliczna powieść, pełna takich bardzo ważnych myśli, ale też świetnie podsumowująca właśnie ten okres historii. Także jeżeli tej książki jakimś cudem jeszcze nie czytaliście, no to bardzo, bardzo gorąco polecam. Jest naprawdę rewelacyjna. No i też doczekała się takiego pięknego wydania z barwionymi brzegami, także myślę, że tym przyjemniej będzie się ją czytało. Ona też ma ilustracje w środku, chociaż nie jakoś bardzo dużo, ale jednak jakieś się tutaj znajdują i to też jest książka, którą sama chętnie bym sobie odświeżyła. Książka straszna w nieoczywisty sposób i tutaj mam dwa zbiory opowiadań. Pierwszy to Ptaki Daphne du Maurier. Ptaki to jest tytułowe opowiadanie tego zbioru i chyba takie jednocześnie właśnie najbardziej niepokojące, straszne, ale właśnie w taki bardzo niestandardowy sposób, ponieważ my właściwie nie wiemy, czego się tutaj boimy. Co jest tym strasznym motywem? Tutaj akcja rozgrywa się w takiej nadmorskiej miejscowości i pewnego dnia ptaki właśnie w tym miasteczku zaczynają zachowywać się bardzo dziwnie, ponieważ one w ciągu nocy zaczynają całymi chmarami, wiecie, całymi takimi wielkimi stadami wlatywać do domów ludzi, dobijać się do tych domów, oni w pewnym momencie już zaczynają, wiecie, zabijać okna deskami, blokować po prostu wszystkie wejścia do domów na każdy możliwy sposób, a później w nocy te ptaki są znajdowane martwe gdzieś tam na plaży czy właśnie w domu, dopada je jakieś szaleństwo w ciągu dnia, a nocą umierają i nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, co jest tego przyczyną, no i właśnie całość ma tutaj taki bardzo, bardzo niepokojący klimat. I to jest moim zdaniem, nie wiem czy już wspomniałam, najlepsze opowiadanie tego zbioru, ale tutaj każde tak naprawdę właśnie jest takie niepokojące i straszne, każde na swój własny, niepowtarzalny, oryginalny sposób, także bardzo gorąco ten zbiór Wam polecam. A drugi, który również moim zdaniem jest świetny, to jest zbiór, o którym też mam wrażenie ostatnio mówię coraz częściej, chociaż czytałam go już dosyć dawno. Grobowa cisza żałobny zgiełk Kyoko Ogawy. To też są takie opowiadania, to jest jedna w ogóle z niewielu książek azjatyckich wydawanych przez Tajfuny, która naprawdę, naprawdę bardzo mi się spodobała, ponieważ ja jakoś nie mogę się w tej literaturze odnaleźć. No a ta została ze mną na bardzo długo, jak widzicie, i naprawdę często do niej wracam myślami. No to właśnie też są takie różne opowiadania, które gdzieś tam później się przenikają i zazębiają na koniec również. No i one też są naprawdę takie bardzo, bardzo dziwne, momentami wręcz absurdalne, ale jednocześnie niepokojące. Tak więc to też jest coś, co zdecydowanie w tę kategorię się wpisuje. Książka, której ekranizacja byłaby lepsza od papierowej wersji i ja tutaj mogłabym podać wszystkie książki Nicholasa Sparksa, ponieważ kilka z nich czytałam i one są dla mnie no, fatalne. Dla mnie to jest totalna grafomania, zupełnie nie jestem fanką tego autora. Rozumiem popularność, bo no, to są takie przyjemne czytadła, przy których można się bardzo prosto odmurzyć, no ale dla mnie to jest jednak za dużo. Natomiast większość filmów, które powstały na podstawie jego książek, uwielbiam albo uwielbiałam jako nastolatka. Także no tutaj zdecydowanie są to książki Nicholasa Sparksa, ale w ogóle wydaje mi się, że większość takich romansów sprawdza się lepiej na ekranie niż właśnie w formie książki. I myślę, że też dobrym tego przykładem byłyby książki chociażby Emily Henry, które czytam, one gdzieś tam, wiecie, czytam je i są w porządku, natomiast zawsze mi w nich czegoś brakuje. To nie są takie książki, którymi ja się zachwycam, a wydaje mi się właśnie, że jako takie komedie romantyczne byłyby całkiem fajne i przyjemne do obejrzenia. Ale żeby coś pokazać, coś spoza tego gatunku komedii romantycznych, mam tutaj również Daisy Jones and the Six. I ja wiem, że ta książka doczekała się ekranizacji. Ja jej co prawda nie widziałam, natomiast słyszałam, że jest świetna. I wierzę w to, ponieważ ta książka nie do końca mnie przekonała. Tutaj jest taka forma wywiadu z zespołem, który no, teoretycznie nie istnieje, ale jest tak wiarygodnie opisany, jak to wszyscy mówią, że mógłby istnieć. W latach 70. to jest taki właśnie bardzo, bardzo popularny zespół.
Natomiast, wiecie, to jest książka, która mówi o muzyce. Tutaj są piosenki, teksty piosenek i jestem w stanie uwierzyć, nawet nie oglądając, że po prostu o wiele lepiej to wybrzmiewa na ekranie, kiedy my tę muzykę możemy rzeczywiście usłyszeć i te słowa, wiecie, to wszystko, co tylko tutaj czytamy i gdzieś tam w głowie sobie układamy, możemy rzeczywiście zobaczyć, jak to wybrzmiewa, jak ta historia nabiera kolorów właśnie na ekranie. Także myślę, że właśnie Daisy Jones też byłaby dobrym tego przykładem. Książka Jak jesienny poranek. Tutaj pomyślałam od razu o takim, wiecie, przyjemnym poranku, kiedy możemy się wylegiwać w łóżku, za oknem gdzieś tam sobie cichutko wędli deszcz, wiecie, takie coś bardzo przytulnego. No i tutaj znowu przychodzą mi do głowy te książki z gatunku cozy fantasy i też myślę, że jedną z takich pierwszych i bardzo popularnych książek tego typu są Legendy i Latte. To też nie jest jakaś książka, która zrobiła na mnie jakieś wielkie wrażenie, natomiast rzeczywiście jest taka otulająca, przyjemna, cieplutka. Historia opowiada o ogrzycy, która gdzieś tam w swojej przeszłości, wiecie, chodziła na wojny, walczyła, zabijała mnóstwo różnych stworów, natomiast na emeryturze postanawia się uspokoić, osiąść i właśnie zakłada kawiarnię i to w dodatku w miasteczku, w którym właściwie kawy się nie zna, więc to jest coś takiego zupełnie nowatorskiego. No i prowadzi takie bardzo, bardzo spokojne życie, gdzie no właśnie prowadzi swoją kawiarnię, rozmawia z klientami i to życie tak się toczy bardzo, bardzo powolutku i bardzo przyjemnie. Także to jest coś, co też od razu przyszło mi do głowy na myśl o takim przytulnym jesiennym poranku, kiedy możemy się długo wylegiwać w łóżku. I ostatnia z takiej podobnej jesiennej kategorii to książka do czytania W domku w środku lasu. I tutaj pomyślałam o grubym, ale wciągającym klasyku literatury, który też moim zdaniem jest takim must have na jesienne dni. I jest to książka Jane Eyre, Charlotte Bronte oczywiście. No myślę też, że to jest taka powieść bardzo, bardzo znana i też nie ma tutaj co się nad tym rozwodzić. Natomiast jeżeli też jeszcze tego klasyka nie czytaliście, to ja Wam bardzo gorąco polecam. To jest fenomenalna powieść. Ona bardzo wyprzedza swoje czasy. Jane Eyre jest taką współczesną feministką, chciałoby się powiedzieć, a warto pamiętać, że akcja toczy się jednak w wiktoriańskiej Anglii. To jest historia guwernantki, która trafia do domu bogatego, ale takiego nieco ekscentrycznego pana Rochestera, który również skrywa pewną tajemnicę. No i właśnie ta tajemnica tutaj jest też takim elementem, no powiedzmy, thrilleru, ale to nie jest książka straszna w żaden sposób. Ona jest bardzo wciągająca, to jest troszkę też romans momentami, naprawdę właściwie wszystko jest w tej powieści, co możecie sobie tylko wyobrazić. No i myślę, że właśnie na takie jesienne wieczory w jakimś takim domku w środku lasu z takimi ogromnymi, wiecie, oknami od ziemi do sufitu sprawdzi się naprawdę, naprawdę świetnie. W ogóle myślę, że każdy klasyk by się sprawdził, ale to jest akurat jeden z moich ulubionych i myślę, że w tą jesienną aurę też bardzo dobrze się wpasowuje. Książka o toksycznych relacjach międzyludzkich to jest zdecydowanie mój temat, ponieważ ja bardzo lubię takie książki i jedną z takich też bardzo dobrych i dosyć popularnych książek tego typu są Dorośli. To jest książka, wydaje mi się, dość popularna tutaj w tej naszej takiej internetowej książkosferze. Historia opowiadająca o dwóch siostrach, które gdzieś tam się ze sobą nie do końca dogadują. Kolejna kategoria to książka z pięknym tytułem i tutaj tak spojrzałam na swoją półkę i od razu rzuciła mi się w oczy książka Listy na wyczerpanym papierze. Tutaj zarówno tytuł, jak i treść jest przepiękna, ponieważ są to listy pomiędzy Agnieszką Osiecką i Jeremim Przyborą. To był taki bardzo burzliwy romans, ale jednocześnie romans, który zranił wiele osób. No ale nie da się odmówić tego, że te listy i te rozmowy, ta korespondencja między tymi dwoma osobami była naprawdę absolutnie przepiękna. To uczucie naprawdę było piękne, chociaż destrukcyjne dla wielu osób właśnie. No i również ten tytuł zdecydowanie jest czymś, co rzuca się w oczy. Ale pamiętam też, że nie wiem, czy jeszcze za czasów blogowych, czy krążył kiedyś taki tak. Wiem, że na takie pytanie już kiedyś odpowiadałam i pamiętam, że odpowiedziałam tam, że bardzo podoba mi się tytuł książki Murakamiego Na wschód od granicy, na zachód od słońca. Chyba taki był. Uważam, że jest przepiękny. Ale też no myślę, że wiele książek ma naprawdę piękne tytuły. Choćby też wspomniane już dzisiaj Tam, gdzie las spotyka się z niebem. Ale też jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś takie książki, których tytuły szczególnie Wam się podobają. Jeżeli tak, to dajcie znać na dole w komentarzu. A my możemy już przejść do ostatniej kategorii. A ostatnia kategoria to książka o ludziach, którzy przez całą książkę schodzą się i rozchodzą. I tutaj muszę dodać taki mały disclaimer. Ja nie znoszę tego motywu. Po prostu jak to czytam, to mam takie poczucie, że ci bohaterowie tak strasznie marnują czas, skoro wiadomo, że powinni być razem. Po prostu jakoś nie mogę tego znieść. Naprawdę strasznie mnie takie książki denerwują. I jedną z tego typu historii są zdecydowanie Normalni ludzie Sally Rooney. Tutaj mamy historię Marianne i Connella, którzy pochodzą z zupełnie różnych światów, to znaczy Marianne jest taka bardzo bogata, uprzywilejowana, natomiast Connell pochodzi z biednej rodziny, nie jest zbyt popularny w szkole.
I te role troszkę się odwracają w momencie, kiedy oboje idą na studia, bo tam właśnie Connell jest tym takim wesołym, popularnym chłopakiem, a Marianne traci gdzieś tam ten swój status. No i właśnie to jest też książka, która pasuje jednocześnie do tej kategorii o toksycznych relacjach, bo oni mają na siebie bardzo zły wpływ i też właśnie przez całą tę książkę raz są ze sobą, raz nie są. Zawsze gdzieś tam ich do siebie ciągnie, ale z drugiej strony, kiedy są razem, to wydaje się, że jest jeszcze gorzej. Także myślę, że to jest coś, co świetnie pasuje do tej kategorii. A druga taka książka, która przychodzi mi do głowy, której nie mam tutaj przy sobie, bo mam ją w domu u rodziców, to jest książka Love, Rosie. Tam też mamy dwójkę przyjaciół, którzy bardzo mocno się przyjaźnią i też my wiemy od początku, że oni powinni być razem, a nie są. I tam też dużo się dzieje. I ta książka też toczy się na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat. I ci bohaterowie są bardzo blisko bycia razem. Za chwilę znowu są bardzo daleko. Potem znowu się gdzieś tam schodzą. Znowu te ich drogi się krzyżują. I my wiemy, że to powinno być to i to powinien być ten moment, a tak się nie dzieje. I po prostu pamiętam, że tamta książka naprawdę zszargała mi nerwy. I właśnie to chyba była ta książka, która sprawiła, że znienawidziłam ten motyw właśnie, kiedy bohaterowie tak strasznie marnują czas, chociaż wiadomo z góry, że powinni być razem, że bardzo mocno do siebie pasują. I jeszcze jedna książka, która mi teraz przyszła do głowy, to jest książka Jeden dzień. Ja co prawda nie czytałam książki, a oglądałam serial i to całkiem niedawno zresztą na Netflixie. I to właśnie też jest ta historia, która no, bardzo mocno szargała mi nerwy i też jak myślałam, ile ci bohaterowie zmarnowali czasu, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się na końcu, że naprawdę szargało mi to nerwy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Trochę się nagadałam, było dużo bardzo fajnych kategorii, na przykład była taka jedna, która bardzo mi się podobała, którą chyba zaproponowała Krysia z kanału o książkach. Coś tam, że książka jak maślak, ale maślak to najgorszy grzyb. I sobie myślę, jaka książka jest tak bardzo zła, aż taka, wiecie, obślizgła i taka... I nie mogłam nic po prostu wymyślić, co pasowałoby dobrze do tej kategorii, co oddawałoby taką istotę maślaka. Także jeżeli Wy macie pomysł też, jaką książkę do takiej kategorii przyporządkować, to też dajcie proszę znać na dole w komentarzu. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!